Cześć, witam Was bardzo serdecznie. E, nazywam się Mariusz Getka, myślę, że większość z Was mnie zna, choć nie wszyscy kojarzą mnie z marką Sevisz Giry. Dlaczego akurat ta marka oferuje wędkarzom morskim całe spektrum przynęt gumowych, przynęt dedykowanych do łowienia w morzu, a ponieważ ja uwielbiam eksperymentować, więc postanowiłem Wam też kilka tajników przedstawić. W pierwszym odcinku chciałem Wam przybliżyć przynęty gumowe, które coraz częściej goszczą w pudłach wędkarzy morskich. Atakujecie mnie na różnych portalach społecznościowych, dzwonicie, pytacie, jakich gum ja używam. Wyznaję zasadę od lat tą samą, że im przynęta bardziej naśladuje to, co wpływa w wodzie, to, co możemy w wodzie spotkać, tym jest lepsza. W ofercie firmy Savage Gear jest wiele tego typu przynęt, natomiast ja od wielu lat zafascynowany jestem tymi oto przynętami. dorsz Żywi się przede wszystkim szprotą, śledziem i tobiaszem. Lepszej imitacji tobiasza nie znajdziemy. Oczywiście mamy tu do wyboru wiele wariantów wielkościowych, wiele wariantów kolorystycznych, natomiast, natomiast sam kształt to jest idealne odzorowanie tego, co, czym na co dzień żywi się Bałtycki Dorsz. Zaraz wam pokażę przynętę, która przez te właśnie ryby została, a właściwie zniszczona. Ja już ją kleję, sztukuję, kombinuję. Mimo tego, że jest uzbrojona w małą główkę jigową, dorsze zasysają ją tak, że ja mam problem z wyhaczeniem. Kolorystyka, kształt, to wszystko im bardzo pasuje. A co więcej, ta przynęta ma jedną podstawową cechę, która odróżnia ją od innych przynęt gumowych. Jest bardzo selektywna. Rzadko na nią łowie ryby niewymiarowe, a w zawodach, jak wiecie, jest to bardzo, bardzo ważne. Mogę łowić mniej, natomiast praktycznie wszystkie moje ryby trafiają do kasty, i to jest bardzo istotne. Oczywiście, tutaj mamy slaga. Widzimy, że jest troszeczkę inny ogonek niż w standardowej przynęcie. Na rybach próbuję i jednych, i drugich. Które są skuteczniejsze, to pokazuje dzień. Dlaczego w jednym dniu jedna przynęta wygrywa, dlaczego w drugim? Nie wiem, nie jestem rybą, natomiast aby skutecznie wędkować, trzeba mieć cały arsenał przynęt. To są akurat te gumy, których ja używam na przywieszkę, ale coraz młodniejsze staje się jigowanie, łowienie na gumy, które są przynętą główną. Tutaj mamy do dyspozycji różne wielkości od kilkudziesięciu właściwie do 150 gram idealne na nasze warunki, na warunki bałtyckie. Natomiast oczywiście te przynęty również zdają doskonale egzamin na innych łowiskach morskich. Jeżeli jedziemy do Skandynawii, powinniśmy również zabrać tego typu zabawki o tym, jak są skuteczne wiedzą ci, którzy odwiedzają tamtejsze łowiska.